Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu, witam wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, w tym również radnych opozycji sejmiku województwa opolskiego. No właśnie, dziś radni sejmiku będą głosować wniosek właśnie opozycji o odwołanie marszałka Józefa Sebesty. Jakiego wyniku głosowania pan się spodziewa? No, ja się spodziewam wyniku 21-8, aczkolwiek mam takie pogłosy z opozycji, że niektórzy radni opozycyjni wycofują się z wniosku, który sami podpisali. Takie plotki chodzą po sejmiku, że niektórzy byli łamani kołem w celu złożenia podpisów pod tym wnioskiem, straszeni tym, że nie znajdą się na listach w przyszłorocznych wyborach samorządowych i tylko dlatego tam podpisy złożyli. Ale mówię, to są plotki. Myślę, że głosowanie będzie jasne. Opozycja jest zdeterminowana, zdecydowana, mamy większość. A przede wszystkim stoimy murem za panem marszałkiem Sebestą, który według mojej wiedzy jest zdecydowanie najlepszym marszałkiem w całej historii funkcjonowania sejmiku samorządowego. Panie przewodniczący, czyli zakłada pan, że część radnych opozycyjnych, korzystając z tego, że głosowanie jest tajne, poprze marszałka jednak? Myślę, że może taka sytuacja mieć miejsce, ale nawet gdyby tak nie było, gdyby to głosowanie było 21-8, bo mamy 21 głosów koalicji, to też będziemy zadowoleni. No to może to zabawnie zabrzmi, ale jak rozmawiam z politykami opozycji, to oni mają odwrotne marzenia. Oni zakładają, że to ktoś z koalicji, ktoś z radnych koalicji skorzysta z tego tajnego głosowania i pokaże marszałkowi żółtą kartkę. To jest możliwy scenariusz? Panie redaktorze, nie dopuszczam takiego scenariusza, choćby dlatego, że ci, którzy głoszą takie tezy przez 2 lata, tak jak poseł Kępiński, nie znaleźli czasu na 5 minut, żeby się znaleźć na sejmiku, a pozostali posłowie, o których wszyscy wiemy, o kim mówimy, incydentalnie zgłaszali swoją obecność na sejmiku, czyli tak de facto ich wiedza na temat funkcjonowania samorządu lokalnego jest bardzo ograniczona. No wczoraj właśnie posłowie opozycji, posłowie Lewicy, Adam Kępiński, Tomasz Galbowski zwołali konferencję prasową, na której mówili o tym, że opolszczyzna przeżywa prawdziwą zapaść. No ja z przerażeniem słuchałem tej konferencji, odsłuchałem sobie ją wczoraj po południu i muszę powiedzieć, że ilość półprawd albo nieprawd, która padła z ust pana posła Kępińskiego i pana posła Garbowskiego, jest zatrważająca. Przede wszystkim ignorancja i brak wiedzy na temat realizacji dróg wojewódzkich jest po prostu zastraszająca. Wyciąg sobie zrobiłem wczoraj wieczorem z realizacji dróg wojewódzkich i panie redaktorze, panowie posłowie podali, że 12 kilometrów zrobiliśmy przez 7 lat. Ja natomiast mam szczegółowe wyliczenie przed sobą, z którego wynika, że zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy ponad 160 kilometrów dróg wojewódzkich za astronomiczną kwotę 540 milionów, w tym takie drogi jak 401 łączące Pokosławice z autostradą A4, z obwodnicą Grodkowa, czy 414 łączącą Prudnik z Opolem. Celowo mówię o tych dwóch drogach, ponieważ obydwie były zgłaszane m.in. przez radnych sejmiku SLD, pana radnego Śliwy i pana radnego Cybulka, również przez radnego Czerwińskiego, który mieszka w Prudniku. I obydwaj panowie byli zadowoleni. Ja zacytuję tu opinię pana radnego Czerwińskiego z jednej z ostatnich sesji, który powiedział, że jest zachwycony i ukontentowany stanem dróg w województwie opolskim, ponieważ jak wjeżdża do Opolszczyzny z Dolnego Śląska, to od razu widać, gdzie się kończy Dolny Śląsk, bo są drogi beznadziejne, a gdzie zaczyna się Opolszczyzna. To są słowa pana radnego Czerwińskiego. Dobrze, to drogi, to porozmawiajmy o zadłużeniu, tym takim ogólnym i tym per capita, czyli na głowę mieszkańca. Tutaj posłowie SLD mówią, że jesteśmy na drugim miejscu po województwie mazowieckim. Spore zadłużenie, jak na tak mały region. Panie redaktorze, ja przypomnę jedną rzecz podstawową. Województwo opolskie pod rządami marszałka Sebesty wygrało konkurs na wydatkowanie środków unijnych w latach 2007-2013. Zdecydowanie najlepiej w Polsce wydajemy środki unijne. No to dostaliśmy ponad 100 milionów euro dodatkowo. Najszybciej wydaliśmy pieniądze z regionalnego programu operacyjnego. Dzięki temu dostaliśmy dodatkowo ponad 100 milionów euro. Na to wszystko muszą iść wkłady własne. Wkłady własne województwa, ale również wkłady własne samorządów. Tym wszystkim zajmuje się samorząd województwa. Gdybyśmy nie wydatkowali tych pieniędzy, nie byłoby tego zadłużenia. Więc tylko ten, kto nic nie robi, nie ma zadłużenia. Ci, którzy robią dużo, tak jak województwo opolskie, pod rządami pana marszałka, muszą mieć taką sytuację, jaką mamy. Poza tym muszę przypomnieć jedną rzecz, że w zeszłym roku nadwyżka operacyjna w województwie opolskim wyniosła 38,5 miliona złotych. Powtarzam, 38,5 miliona. Dług zmniejszył się o 300 tysięcy. Niby to nieduża kwota. No miał zmaleć o kilkanaście milionów. Ale zmniejszył się o 300 tysięcy. Czyli mówienie, że zadłużamy województwo z roku na rok jest nieprawdziwe.
nie chcę użyć słowa brzydkiego, że to jest kłamstwo. Natomiast, panie przewodniczący, jeżeli się przeanalizuje te wieloletnie prognozy finansowe, które Sejmik uchwala co roku, to od kilku lat jest taki obowiązek, no to wychodzi na to, że ani razu nie udało nam się ich zrealizować. Za każdym razem jednak te założone wyniki okazały się być zbyt ambitne. Panie redaktorze, to tak jest, też było w zeszłym roku. To jest tak, że zawsze plany mamy ambitne, a rzeczywistość weryfikuje pewne działania. Nikt nie przypuszczał, że będziemy tak dobrze wydawać środki unijne, że będziemy na pierwszym miejscu i będzie konieczność dodatkowego zadłużenia się, żeby wykorzystać szybko i sprawnie do 2015 te środki, które zdobyliśmy dodatkowo. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę panu redaktorowi i słuchaczom na jedną rzecz. Nie ma drugiego takiego województwa jak w Polsce i takiego zarządu, który by zdobył takie środki zewnętrzne, dodatkowe dla województwa. Te 100 milionów wygrane to jest jedno, ale inwestycja na rzecz na Tamieneskiej. 500 milionów złotych. Ta inwestycja biegnie. Następna sprawa to zatwierdzona obwodnica Nysy. Te prace trwały przez 4 lata, aby doprowadzić do finalizacji. Na 3 obwodnice. Panie redaktorze, mamy zapewnienie z konferencji w Nysie pana ministra Nowaka, że obwodnica Niemodlina i Kędzierzyna, i to chcę z całą odpowiedzialnością podkreślić, będą realizowane w nowym programie 2014-2020 z nowych środków. Taki program jest w tej chwili przygotowany przez Ministerstwo Transportu. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo istotnym plusem pana marszałka Sebesty. To współpraca z samorządami naszego województwa. Proszę sobie wyobrazić, że tylko jedna gmina z własnej woli nie skorzystała ze środków unijnych. Wszystkie gminy, realizując program zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego, z tych środków skorzystały. Nie ma takiego drugiego województwa w Polsce, żeby tak równomiernie środki były rozdzielane. Jeżeli jedziemy na Dolny Śląsk, to widzimy pięknie rozwijający się Wrocław i fatalnie rozwijający się Dolny Śląsk, gdzie te środki konsumowane przez duże miasto nie wchodzą w region. No, mówimy o tym zadłużeniu nie tylko z powodów ambicjonalnych, jakby, bo przekroczyliśmy ten próg 60%, zrobiło się o tym głośno, ale dlatego, że kolejny okres programowania zakłada, że musimy trzymać pewne wskaźniki, zwłaszcza narzucone przez resort finansów. I tu pojawia się obawa, czy uda nam się te wskaźniki, no, takie dość wyśrubowane, jednak uzyskać na koniec tych roku. Jesteśmy po półroczu, wiemy, jak wygląda realizacja budżetu w tym roku. Tych wskaźników nikt nie będzie w stanie wytrzymać. Ani samorząd województwa opolskiego, ani żadnego innego. I z tego, co wiem, ta dyrektywa ministra Rostowskiego będzie cofnięta przez pana premiera i przez rząd. I oby tak się stało, bo to spowoduje, że w nowej edycji, gdzie mamy zdecydowanie więcej pieniędzy i o te pieniądze również walczy właśnie pan marszałek i przygotowuje nowy regionalny program operacyjny w porozumieniu ze wszystkimi samorządami i te pieniądze będą mogły być wydatkowane, kiedy ta reguła nie będzie funkcjonować. A jeśli nie zostanie cofnięta? Damy sobie radę. Nadwyżka operacyjna 38,5 miliona z zeszłego roku, w tym roku ma być ponad 50 milionów, pokazuje, że my środki własne na wykorzystanie środków unijnych będziemy mieć. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jestem radnym w Sejmiku 15 lat. Czyli od samego początku we wszystkich kadencjach jako jeden z nielicznych radnych. Obserwowałem wszystkie zarządy wszystkich marszałków. Pan marszałek Sebesta jest zdecydowanie liderem wśród marszałków. Nie tylko dlatego, że ma kompetencje, wiedzę i pewną dyscyplinę w swoim działaniu, ale dlatego, że osiągnął wiele sukcesów razem z samorządami naszego województwa, do których można zaliczyć wiele inwestycji, między innymi z kanalizację całego Dorzecza Małej Panwi, co pozwoli nam w przyszłym roku przystąpić do rewitalizacji Jezior Turawskich. Jednego z tematów takich, które... No, wraca od lat. Który wraca od lat. Ale jak patrzymy na Amfiteatr Opolski, jak patrzymy na Filharmonię Opolską, to są wszystko działania, którym przewodniczył pan marszałek Sebesta i za to należą mu się słowa podziękowania, a nie wniosek o odwołanie. No, jeszcze jedno pytanie dotyczące wskaźników, bo to jednak jest trochę niepokojące. W zeszłym roku mówiliśmy, że zbijemy, taki był plan, zadłużenie do poziomu 52% bodaj. Przekroczyliśmy 60%. W tym roku, na koniec roku, planujemy zejść poniżej 50%. To się uda? Uda się na pewno. Reżim wprowadzony jest. Dane z miesiąca na miesiąc są analizowane. My je dostajemy w sejmiku i jestem przekonany, że się uda. No to jeszcze ostatnie pytanie, no, dotyczące tej dzisiejszej sesji. To będzie takie szybkie głosowanie polityczne pod hasłem koalicja odrzuca wniosek opozycji? Czy spodziewa się pan poważnej dyskusji nad tymi zastrzeżeniami, analizy też sukcesów, ale też porażek. Panie redaktorze, od 7 lat przewodniczę Sejmikowi i zawsze starałem się, żeby na sesji odbywała się pełna dyskusja. I tak będzie również dzisiaj. Nie będzie szybkiego głosowania, jestem przekonany. I tak będę starał się prowadzić, żeby opozycja udokumentowała
swój wniosek w sposób jasny i rzeczowy, ponieważ od 2 miesięcy, kiedy ten wniosek został składany, wiele rzeczy się zmieniło in plus na rzecz marszałka i marszałek ma przygotowane odpowiedź. Przygotowana jest również dyskusja na ten temat. Myślę, że my jako koalicja w sposób jednoznaczny wykażemy, że rządy pana marszałka są bardzo dobre i na rzecz rozwoju województwa polskiego, a nie przeciwnie. No a relacja z tych obrad sejmiku oczywiście na antenie Radio Opole. Naszym gościem był dzisiaj przewodniczący sejmiku Bogusław Wierdek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.